Ciężko przewidzieć na jutro, co będzie, bo dużo będzie zależało od pogody, od przygotowania sprzętu. Pogoda drastycznie się zmieniła. Wczoraj było minus 13, minus 10. Dzisiaj temperatura prawie jest już zerowa. A na jutro zapowiadają jeszcze możliwe opady, może deszcz, może śnieg. Także trudno będzie uciekać, a to kontakty tylko trzeba będzie przyjąć, żeby pociągnąć na początku klasykiem bardzo mocno, żeby zmęczyć te dobre leżwiarki, takie jak Folis, takie jak Kala. Także zadanie będzie ciężkie i ciężko przewidzieć, co będzie. Bardzo ciężka jest ta trasa, ta pierwsza do techniki klasycznej. Myślę, że może się wiele rozstrzygnąć już na tej pierwszej części biegu łączonego, czy tak, czy inaczej, obojętnie kto przybiegnie pierwszy na półmetek, to będzie wszystko dopiero na ostatnim, nie wiem, kilometrze, dwóch. Na pewno tak nie będzie. Na pewno po połowie nie będzie rozstrzygnięte jeszcze, bo zostanie parę zawodniczych, które będą walczyć do samego końca i na pewno wszystko rozstrzygnie się na mecie. Mamy tylko takie dwóch serwismenów, które pracują nad smarowaniem do stylu klasycznego. I teraz siedzą w kabinie i główkują, jak rozstawić się na trasie, żeby wychwycić wszystkie niuanse po całej trasie. Bo nie jest sposób zrobić to, co zrobią jutro Norwegowie, Niemcy, Szwedzi. Ekipy, które mają po 10 serwismenów, którzy będą stali na pewno na każdym kilometrze i z każdego kilometru podają informacje, jakie warunki w danym miejscu i jakie smary mogą pracować w danym miejscu. Także będzie jutro problem, ale mam nadzieję, że mam na tyle doświadczonych i bardzo, bardzo dobrych serwismenów, że poradzą sobie. To są jakieś pętle, czy po prostu 7,5 km i potem 7,5 km tutaj? 5 km stylem klasycznym, jedna pętla i druga 2,5 i zmiana nart i później znowu tak samo 5 km stylem dowolnym i 2,5 na metę. Folis powiedziała wczoraj, że jedyną, która może tutaj spowodować, że Marit nie wygra wszystkich złotych medali, jest Justyna. Pan też tak uważa? Dużo dziewczyn dobrze przygotowanych, także jutro i pojutrze, raczej poniedziałek i na 30 km będzie bardzo ostra walka i nie tylko Justyna na pewno postawi opór Bjørgen, a parę zawodniczych znajdzie się jeszcze, takich jak Folis, takie jak Kalle, Longa, Saarinen bardzo dobrze w tym roku podeszła z formą do Mistrzostw Świata. Na początku sezonu miała kontuzję i właśnie jest takie powiedzenie w narciarstwie, że trzeba obawiać się tych, kto chorował. Właśnie to jej wyszło na dobre, bo widać było w Drammen, że jest bardzo, bardzo mocna w stylu klasycznym. Także myślę, że nie tylko Justyna będzie walczyć z Bjørgen, a jeszcze parę dziewczyn. Każdy start jest nerwowy i adrenalina rośnie. Kiepsko śpimy po nocach. Justyna mówi, że dzisiaj od północy już biegała, już taktykę sobie ustalała. I teraz jęczała w kabinie też, jaką taktykę jutro przyjąć, ale ustaliliśmy z Pepem, powiedzieli jej wyraźnie, jaka taktyka ma być. No i uspokoiło się. Także to, co wczoraj zrobiła, po pierwsze Justyna nie lubi startować na świeżaczka i nigdy nie szuka tej świeżości. Justyna jest z pracuś i lubi być troszeczkę przemęczona, to wtedy jej lepiej wychodzi. Jak czuje się za bardzo pewna siebie i bardzo wypoczęta, to wychodzi jej tylko najgorzej.